Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Słuchajcie, mamy taki dzisiaj jesienny dzionek z moim... Ja powiem. Jedziemy na gorącą czekoladę. Tak. Na słodką i na kawę i koniecznie słodką. I na kino sobie oglądać bajkę. Tak! Jedziemy do kina, mam taki fajny dzionek. Zbyszek został z Liwcią. Liwcie jeszcze śpi, odsypia wczorajszy dzień. Też późno poszły dzieciaki spać. A my z Kubusiem jesteśmy już w autku. Jedziemy do kina, jedziemy na gorącą czekoladę, bo Kubusiowi obiecałam. Ja sobie planuję wziąć w końcu, słuchajcie, ze Starbucksa pumpkin spice latte. Więc mam nadzieję, że mi się uda. Jeszcze tego nigdy nie piłam, słuchajcie, to jest hit. W zeszłym roku sama sobie robiłam jakieś takie, wiecie, z syropami, ale jedziemy oryginalnie spróbować. Jedziemy, ale słuchajcie, czekaj, jeszcze pokażę. Jedziemy, czekaj, Kubusie, jeszcze pokażę, bo dzisiaj mamy też dzień nauczyciela i jeszcze na szybko musimy skoczyć pod przedszkole. I taki, słuchajcie, piękny bukiecik dla pani od Kubusia i od innych dzieci, bo tutaj się składaliśmy. Musimy jeszcze podrzucić, złożyć życzonka, więc jeszcze jedziemy do tego przedszkola, a później do kina na kawkę, na czekoladę i spędzamy fajnie ten dzień. I ten dzień to jest bardzo fajny. I piąteczka! I jeszcze mama idzie do ciebie, muszę ci zapiąć. Ja się zapiąłam, a jeszcze muszę zapiąć Kubusia. Albo się odpiąłeś, co? Ja już nie pamiętam, czy cię zapinałam. Może cię zapiąłam, a ty się odpiąłeś, myszka, co? Nie. Dobra, zapinamy się. Będzie jedna gorąca czekolada. Tam jest jakaś wielkość? Tak, to jest mała. No to wystarczy. Dobra. Na pewno tak? Na miejscu. Na miejscu się napijemy. I jeszcze pumpkin spice latte. I co może być? Na razie wyjadę, że widzę samą śmietankę. Śmietanka pyszna. A ja, słuchajcie, pierwsze pumpkin spice latte jeszcze nigdy nie piłam. Także pierwsze na miejscu, bo na pierwszą bajeczkę jest, możesz. Mamusia też ma śmietankę, chyba cynamonik, wiesz? Możesz z tym cynamonem sobie wziąć. Przyprawy to są, chyba nie bardzo, co? Weszliśmy do H&M-u, jest dużo ładnych rzeczy, powiem Wam, naprawdę. Szukam ładnego sweterka. Ten mi się na przykład bardzo podoba. Zawsze mam w H&M-ie problem jedynie ze spodniami dla Kubusia, bo one, mam wrażenie, że są zawsze tutaj za szerokie, a Kubuś jest taki szczuplutki w talii. Ale powiem Wam, że przepiękne są sweterki. Tutaj jest taki też sweterek karmelowy. Bardzo mi się podobają te sweterki. Jest taki właśnie brązowy i ten granatowy, który pokazywałam wcześniej. Ale zobaczę, jak z rozmiarkami. To jest 98 na 104. Kubusiu, zobaczymy, czy tobie będzie ładniej w takim kolorze. Czy nie bardzo? Czy lepiej ten granat? Kurczę, tobie chyba bardziej ładniej w granacie. Zaraz zobaczymy, czy jest rozmiarek z granatowego sweterka. Takie słodziaki są w H&M-ie. No i muszę ją wziąć dla Liwusi. Tylko wiecie co, te H&M to tak przekonuje w tych rozmiarach, że myślę, że ta 80 będzie na nią dobra. Ona ma 86, ale jakaś ta 86 mi się wydaje dość duże. Takie dość słodziutkie połączone. O Boże, i rajstopki do tego. No słodziakowe. Co to za radość? Bo idę do kina. Chodź, idziemy po bilety. Już tu dawno nie byłam. Czy jeszcze kupimy bilety na tę bajkę robot? Na 11? Na 11? Tak. To bardzo proszę, jeden zwykły, jeden ulgowy. Na dole. My już jesteśmy w autku, byliśmy na filmie Robot i powiem Wam, że bardzo, bardzo Wam polecam. Na początku były takie, znaczy początek filmu po prostu, taki dość... trochę straszny, może tak. O, prawda, Kubusiu? Nie. Były takie momenty strachu, zgrozy, ale później jak on się rozwinął, tak powiem Wam, że przepiękny, na sam koniec już się w sumie wzruszyłam. Właśnie mówię do Kubusia, tak na niego patrzę, mówię, Kubusiu, płaczesz? I bo ja aż miałam po prostu łzy w oczach. No, bardzo, bardzo fajny film. Dotrwaliśmy do końca, zaliczyliśmy... gorącą czekoladę wcześniej przed kinem, ten
Boże, pumpkin spice latte. Moje pierwsze. No i powiem Wam tak, bardzo słodkie, o Jezu, bardzo. Następnym razem wzięłabym mniej po prostu tego syropu. Ogólnie bardzo dobre, znaczy nie nazwałabym tego kawą, tylko bardziej takim napojem kawowym, smakowym, więc bardzo jest to intensywne, z taką nutą piernika, moim zdaniem. Ja wiem, że to jest dyniowe, ale tak czuć mocno ten piernik, tak mi się wydaje, ale bardzo, bardzo dobre, pewnie jeszcze nie raz pójdę, chociaż Starbucksa mamy tutaj w Silesii, w Katowicach. Jeszcze chyba jest gdzieś na 3 maja, ale to tam gorzej z parkowaniem, więc i tu mam bliżej, także tu lepsza opcja. I zrobiliśmy małe zakupki z Kubusiem przed kinem, bo nie chciałam z nim chodzić na te reklamy, więc weszliśmy jeszcze sobie do H&M i tam trochę kupiliśmy do Kubusia, troszkę dla Liwci, więc jak już będziemy w domku, to Wam pokażę. A ja jeszcze chyba na samym początku nie powiedziałam, jak pokazywałam Wam ten bukiet na Dzień Nauczyciela. To jest firma Bukiety Jadalne z Katowic. Pokazywałam, tak, Kubusiu, pokazywałam, ale nie mówiłam chyba, wiesz. Bukiety Jadalne z Katowic, więc jak jesteście z okolic tutaj Śląska, to bardzo Wam polecam, bo są przepiękne, nigdy się nie zawiodłam, już kilka razy zamawiałam i można, słuchajcie, zerknę, bo ktoś mi tu pisze, a siostra. I kilka razy już zamawiałam, to miałam mówić i i raz pani mi zrobiły w ogóle taki mój projekt, także mega. Dobra, Kubunio schowany. Chodź, Liwusia, chodź. Chodź, tata szuka Kubusia. A Liwusia ma dzisiaj piżama day i cały dzionek, a jeszcze ci muszę pokazać, jaką nową piżamkę ci kupiłam. Chcesz tam do Kubusia wejść? Tak? Kubusiu, Liwusia by chyba chciała tutaj do ciebie wejść. Gdzie ty jesteś? Gdzie? Może Liwusia tutaj z tobą się schować? Jak wyrzucimy traktor? Właśnie, no, że zaniesiemy. A ja właśnie chciałam powiedzieć, że ostatnio robiliśmy porządki na ogródku, więc już pozawijam folię, wszystkie poduchy. Tamten karton do wyrzucenia damy. I w sumie to krzesełko to też chyba. Właśnie się zastanawiam, czy w ogóle ktoś kupuje używane takie krzesełka, czy wystawiać. Na pewno tutaj ten karton, ja już tego dmuchańca schowałam w inne miejsce, bo się tutaj mi nie zmieścił później. Ja to zawsze mam problem, żeby faktycznie schować w te pudła, w które były. To do piwnicy, mamy jeszcze traktor, który musimy z ogródka wziąć i też schować do piwnicy, także troszeczkę mamy jeszcze do ogarnięcia. Na szybko Wam, słuchajcie, jeszcze pokażę, co kupiłam w końcu w tym H&M-ie. Mam tu moją towarzyszkę małą. Liwusia! Dla ciebie też coś kupiłam, chcesz zobaczyć? Tak? No to chodź, mamusia ci pokaże, co mamusia tu kupiła. Piękne rzeczy! Piękne rzeczy! Dum, 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 dum. Wow! Słuchajcie, kupiłam tą bluzo-sukieneczkę z H&M-u, którą Wam wcześniej pokazywałam i wzięłam tą 80, bo ta 86 mi się wydawało. Liwcia, chodź, przymierzymy. Przymierzymy? Pewnie, że nie. Ale wzięłam tą bluzę. Słuchajcie, wzięłam taki piękny komplecik na długi rękawek z bluzeczką. Do tego są spodnie i opaseczka taka. Zazwyczaj nie korzystamy z tych opaseczek. Ale sam komplecik jest piękny, taki kremowy, w kwiatuszki, delikatny. Kubusiowi, słuchajcie, wzięłam taką bluzę. O, właśnie, mogę mu ubrać. To będziemy pasować do siebie. Wzięłam mu taką bluzę. I wzięłam mu jeszcze koszulę, jednak zupełnie inną niż tę, którą oglądaliśmy, bo nie było jego rozmiarów, ani tych sweterków ładnych, nie było Kubusia rozmiaru. Koszulę widziałam, ale ta jest też bardzo ładna, prawda? Taka zielona, taki no w sumie zieleń można określić. Więc jeszcze taką koszulę mu wzięłam. A i Liwuncia, zobacz, jeszcze taką słodziutką piżamkę ci mamusia kupiła. Widziałam je właśnie na stronie H&M-u, te piżamki. I ludzie pisali, że znowu zawyżona rozmiarówka, więc wzięłam też 80 i myślę, że będzie idealna. Wiecie, co mnie denerwuje w H&M-ie, w spodniach? Że one zazwyczaj są za szerokie. Liwcia akurat jest taka okrąglejsza, znaczy normalna, ale wiecie. O, i moje skarpetki. O, i Liwcia wyciągnęła jeszcze skarpetki moje, tak.
No i lifci na szczęście nie spadają z pupy te spodnie, ale u Kubusia zawsze mam ten problem. Chciałam mu jakieś wziąć spodnie i znowu nie wzięłam, bo na długość musiałyby być już na 104, mama, ale mama, tutaj często mama, jest problem po prostu mama, w pasie. Mama! Mama? To jest mama? Mama, mama, mama! Libusia, jak ci się podobają rzeczy? Ładna piżamka? Tak. Ładna? Mama by sobie też kupiła taką w serduszkach, chociaż nie wiem, czy na H&M nie ma białej. Coś widziałam kiedyś, wyświetliły mi się takie ładne. Także ładne rzeczy, prawda? Najbardziej to i tak mi się podoba, nie? Chcemy, no dla Kubusia wiadomo, ale dla chłopaków to są takie rzeczy, wiecie, takie zwyklejsze, a dla dziewczynek, o, tak piękne. Jeszcze były, słuchajcie, inne, i znaczy też w takiej formie, tylko inny kolorek, ale ten taki jasno-różowy z tą kokardką mega mi się podobał, dlatego wzięłam jej taki. Nie mówiłam wam cen, ale słuchajcie, to jest w okolicach 50 zł, piżamka tańsza. Nie wiem, czy to kogoś interesuje. 35, w ogóle super. Koszula od Kubusia 40 zł. Ten komplecik o rany też jakoś chyba w granicach 50, 53 zł. Bluza chyba tam może najdroższa była 55, więc wszystko w granicach 50 zł. Więc myślę, że całkiem niezłe zakupki, całkiem niezłe. Rzeczywiście dorwała, bo takie widziałam ładne w panterkowe skarpetusie, więc wzięłam dla siebie. Oh my god. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? To jest taki mały łobuz. Ona dobrze wie, że zrobiła coś złego. Wyciąga mi kamyczki, tam gdzie mam trawy, obok telewizora. Mam je wsadzone w kamyki, bo inaczej by mi się to za bardzo ruszało. I Libusia właśnie wyciąga te kamyczki i mi je tutaj rozrzuca. Zbieramy się jeszcze na angielski z Kubusiem. Lifcia cały dzień chodzi w piżamce, także już ją, dobra, wrzucę to na razie z powrotem, już ją ubieram. Dzień dobry, dzień dobry. Ktoś tu pospał. My z Kubusiem byliśmy na zajęciach angielskiego, a Lifcia cały czas spała tutaj w aucie ze Zbyszkiem, więc siedzieli. Zajęcia co prawda nie jakieś długie, bo 50 minut, ale Libusia się właśnie obudziła. Idziemy do babci. Stęskniły się mysiaczki ze sobą. O Jezu, to jest zawsze takie słodziutkie. Przyjechaliśmy do babci, tata, na kawkę. Nie, tata, nie jedz tam. Nie, tata tam już podjada orzechy. No, orzechy podjada. Kubuś woła, tata, nie jedz. A my tutaj na kawkę. Tak, to się nazywa fondant. Czy jakoś tak, czekoladowy. Także załapaliśmy się na takie pyszności u babci. Mężulek pojechał po kolacyjkę, taka w sumie niezdrowa, u nas to po prostu taki balans, o, tu coś zdrowego, tu, o nie, myszeczku, tak. Czekaj, weźmiemy zaraz jakiś widelczyk, dobra? I będziemy jeść, są frytki, jest kebab, ale on jest taki, kurczę, lubimy go bardzo, dawno już nie jedliśmy, dość gruby, dużo mięska, fajne sosy, my mamy z babcią na pół sosem koperkowym. I on jest rewelacyjny, także dzisiaj taka niezdrowa kolacja. A miałam taki plan, bo kupiłam sałatkę, miałam buratę, chciałam, wiecie, tak fajnie, zdrowo. No i my to tak często właśnie później tak kończymy. Co ty zamówiłeś za giganta? Normalny. Jaki normalny? To jest chyba normalna jakiś... bułka. Nie dość, że dużo papryczek. Zobacz, masz tego potwora! O Jezu, no on jest tego mega duży. O Boże, nie dość, że dużo papryczek wziąłeś. Bardzo dużo masz jalapeno, nie? Mm. O Jezu, wzięłam jedną, już mi tak ostro. Aż mam łzy w oczach. Ale mam coś. A, ty nakarmisz, jaki ty jesteś kochany. Nakarmisz. Pyszne. Babcie. Chcesz poszować? A co? Dobry? Pyszne. No, ale naprawdę jest bardzo dobre. My mamy takie fajne, sprawdzone miejscówki, a ostatnio właśnie słyszeliśmy, że nasza miejscówka z burgerami jest zamknięta, także lipa, ale tutaj mamy polecajkę z dobrym kebabem, polecajka, ale nie powiedziałam gdzie, Pajda, nie wiem, czy to jest sieciówka? Sieciówka. Powiem wam, że super dzionek. Ja wolę taki właśnie, jak się więcej dzieje, mamy więcej do zrobienia.
bo jakoś tak od razu człowiek się lepiej czuje, a takie dni jak na przykład nasz wczorajszy, gdzie większość jednak czasu byliśmy w domu i nawet to, co zaplanowałam, tego nie zrobiłam, to czuję się taka, wiecie, jakaś wypruta, pozbawiona energii, a taki dzień mi odpowiada. Teraz już mam wieczór, więc zmywam makijaż, słuchajcie, biorę kąpiel, taką myślę, że ciepłą. Zaraz okąpię też dzieciaki. Zrobię sobie maseczkę, słuchajcie, od razu, więc taki pełen relaks. Co wam się prawie, to jeszcze zabawę na całego. I może sobie załączymy, słuchajcie, jakiś film na wieczór, ale jakiś taki, wiecie, rodzinny, co możemy zobaczyć z dziećmi.